Aha, dobra, czyli dobra. Ja już jakby łączę klocki, zanim coś usłyszałem, żebyś mógł napisać: słuchasz dziadu, bo się mylę, bo nie słucham. Ale i tak ci powiem. Patrz, Shinji, ja wnioskuję po jednym słowie. Shinji się przyczepiła do Ultiego o to, jak wygląda jego związek, po czym mówiła, że ma to gdzieś, i po czym i tak powiedziała swoją opinię, i Multi się zdenerwował, tak? Dobrze mówię? Napisz, czy dobrze mówię, czy słuchaj dziadek. Mowa tu o streamerce Shini, która przeczytała post Neviu i... O! Chyba dobrze klikłem. O, tu w ogóle widać, że nieodzwalnie będę się zbierać do spania, nie? Sekunda, dosłownie kończę oglądać. Chodzi o to, że ja z moim ojcem oglądałem klip. To, co wam mówiłem na początku streama. Dobra, widzowie, generalnie jest jakaś drama Shini, ta od Chappie Cherry, która się wyzywały o 2D postacie, nie? I teraz jest drama z Multim, ale o co? Nie wiadomo. Właśnie do tego dążymy, żeby się dowiedzieć. Pana. Nie wiem. Ja nam zależy, żebym to olał, kurwa. Czuję, kurwo, nagranie. Ja wiem, że właśnie to jest dowód na to, że są ludzie, którzy, kurwa, nieważne co im powiesz, pokażesz im dowód na to, że to jest, kurwa, niesfabrykowane, to on mi pisze, kurwa, czemu multi jestem odklejony? Odklejony. No ty jesteś, kurwa, mocno pierdolnięty, ale dobra, nieważne, no, chuj w to. W każdym razie, macie tutaj rozmowę, nawet ruszam tym, kurwa. Proszę bardzo. O, a tutaj Zuza zawsze mi wysyła ten... Jak to się... Chłopie, ale pomijałeś płcie rompera. Czekaj, a poza romperem był jeszcze taki drugi, jak on się nazywał? Budziki, czy ma ustawione, bo ma witam, Pawlik. Coś takiego, że musi, kurwa, się upewnić, że ma ustawione budziki, żeby nie zaspać. A kustosz, a imperator, jest screen... a VIP, a milion innych, dobra, jest jednak dużo romperów. Tego, że faktycznie ja to napisałem. W tamtym roku Shinji miała też dramę z Rybsonem, bo ten chciał kiedyś pocimciać, ale ona go odrzuciła, aha. I kurwa napisała do mnie, żebym tego nie prowokował, więc lecimy dalej. Ty, bo Rybson mnie kiedyś też odrzucił, bo też mu to zaproponowałem, kiedy na mnie filmik nagra. Więc lecimy dalej. Dobra. Generalnie uważam, że jeszcze jutro, tak podsumowując, uważam, że jakby Sadge. Te zjeby z Twittera, w sensie te konta typu Desdet i tak dalej, stali się tym, czym krytykowali zawsze. Stali się, są gorsi niż influencerzy, bo oni się kryją jakby za awatarami, pierdolą coś. Dobra, ale co z tą Shini? Multi. Szanowna streamerka postanowiła odświeżyć sprawę z 2022 Gotika. Roku i moralizować to kurwa, Shini? W sytuacji. A czemu? Moderator napisał Shini i taką świnkę obok. Ktoś wytłumaczy? I moralizować, coś z Random Bruce'a? W tej sytuacji związek, czy jest zdrowy, a który nie jest zdrowy. Rozumiecie to? Ona wzięła kurwa niesprawdzoną informację. Bo to Sigma. Nie? Poszła z tym dalej, wykorzystując sytuację, żeby dojebać Zuzię. Rozumiecie to, kurwa? Która jakby ten temat wyjaśniała milion razy. I oboje jesteśmy z tym, kurwa... Czekaj, ej, Queen, to ja nie skipnąłem tej dramy o Shini już? Marek Romper. Co to jest w dupę Marek Romper? Wybaczysz, że klikam, ale się zgubiłem w dupę, no. O, tu jest to Shini. Kurwa, w tej sytuacji związek, czy jest zdrowy, a który nie jest. Bo ona 10 kalorii coś... Nie no, co ty piszesz? Zdrowy. Rozumiecie to, ona wzięła... No jak nie, Draco? Wzięła, kurwa, niesprawdzoną informację, nie? Poszła z tym dalej, wykorzystując sytuację, żeby dojebać Zuzię. No rozumiecie to, kurwa? Która jakby ten temat wyjaśniała milion razy. I oboje jesteśmy z tym, kurwa, zmęczeni, bo to jest jakieś popierdolone. I najlepsze jest to, że w tamtym roku, przepraszam, chyba w 2022 roku Zuza wyjaśniała ten temat sama, kurwa, pisząc do Kasi, co ja wam pokażę w ogóle wiadomość. Kurde, wszyscy zamieszani w jakąś dramę, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Kasia wtedy siedziała chyba z Shini na streamie i moja Zuza po prostu sobie napisała do niej, żeby ona jej... Macie, 7.03. 2023, przepraszam, 2023. Tu nie ma większej rozkminy. Artur, byłam mała, no i Shini zachowała się niezbyt okej wobec mnie. Teraz, kiedy zrobiłam się nieco większa, każdy zarzuca mi, że muszę być zawsze miła. Czekaj, to Kasik napisał, to Kasik też coś o Shini ciśnie? Ta? Napisała do niej, żeby ona jej przeczytała to, bo ona nie streamuje.
Więc tu macie 7.03.2023, przepraszam, 2023. Tu nie ma większej rozkminy. Byłam mała i Shinichi zachowała się niezbyt okej wobec mnie. Teraz, kiedy zrobiłam się nieco większa, każdy zarzuca mi, że muszę być zawsze miła. Coś może być tylko decyzją Michała. I nie musi stać za tym potężna Tsukiti, władca Twitcha. Pracuję z Michałem na umowie i owszem, o niektórych tematach wiem wcześniej. Czek, co? To Kasik spisze, że pracuje... Nie wiem, już się pierwszy. Aha, to... Ktoś od Multiego pisał tak do Kasik. A kto? Kto tak pisał? Bo w dupę ja się zgubiłem. No poprowadź dziadka przez ulicę za rękę! Pomóż dziadkowi o kulach niedołężnemu. Bo uwaga, pracuję u niego. Najłatwiej jest rzucić coś na mnie i robić gwiazd na to, że to przez to, że mam kompleksy, bo zazdrość mega mnie zdziwy. Lub zazdrość, mega mnie zdziwy, bo nie róbmy kurwy z logiki. Cześć, Anon Zero. Rozmawiałem o tym kiedyś z Michałem i obojnie podjęliśmy decyzję, że unikamy pewnych osób i tyle. Nawet ze względu na dziwną energię i nie ma tu nic nadzwyczajnego. Moje wkurwienie wynika już bardziej z samej formy, jak to zostało przeprowadzone. Komy Twitter, posty, przychodzenie do innych streamerów zamiast spytać o źródła. That's it. Poproszę Rypsona, żeby dalej tego nie rozmuchiwał, bo zwyczajnie nie ma o co. I Kasik wtedy to przeczytała. Na streamie Shini. No ale okay. Słuchajcie, to się nie mogło tak zakończyć. Shini jest sprytna. Shini jest sprytna. Słuchajcie tego, teraz zaczynamy sobie, wchodzimy sobie dalej. Już. Wchodzimy dalej. Słuchajcie. Shini generalnie mówi... Mógłbyś być trochę milszy? Masz. Pociesz się tym palcem. Wybacz mi. Tutaj... że ją nie obchodzi mój związek. No jej, nie obchodzi mnie ten związek. Nie no, przepraszam cię, jednak będę milszy. Bo już się wczułem jakby w klimat dramowy, że się z ludźmi wyzywa człowiek i tak dalej, ok. Ok. Może im odprawia taki związek, to ja to tam nie wnikam w ten związek, bo mnie to tak trochę nie obchodzi. Aha, dobra, czyli dobra, ja już jakby łączę klocki zanim coś usłyszałem, żebyś mógł napisać słuchasz dziadu, bo się mylę, bo nie słucham. Ale i tak ci powiem, patrz, Shini, ja wnioskuję po jednym słowie. Shini się przyczepiła do Multiego o to, jak wygląda jego związek, po czym mówiła, że ma to gdzieś i po czym i tak powiedziała swoją opinię i Multi się zdenerwował, tak? Dobrze mówię? Napisz, czy dobrze mówię, czy słuchaj dziadek. No ale ona to mówi! Pieprz się. Może im odpowiada taki związek, to ja to tam nie wnikam w ten związek, bo mnie to tak trochę nie obchodzi. Ale śmiesznie overallowo, jakby nie patrzeć. No. Oficjalnie zakazuje ci używania Nintendo. Nie no, jak upominajno, jak to? Nie no, tylko nie Nintendo! Jesteś może... Jesteś może Mario? Chciałbym, żebyś skoczyła mi na głowę. A, przepraszam. Nie chciałem pokazywać wam tego, kurwa, gówna. Za długo uciąłem. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie, Shini nie obchodzi mój związek generalnie, wiadomo. To jest oczywiście prawda. Natomiast Shini jest sprytna. Dlatego, że, bo wtedy, pierwszym razem, jak ta sprawa została wyjaśniona... Kurde, mówię ci, ja coś przeskipowałem, Quinto, i dlatego nie wiem, o co chodzi, bo nie oglądam od początku. Może się okaże, że to od początku cały film trzeba obejrzeć. Nie? Aha, dobra. To ona przegrała tą batalię, ale teraz wykorzystuje jakby ludzi, którzy nie znają tej sprawy, żeby pokazać, że jej strona jest ta właściwa. I ona jakby któryś raz już próbuje tą sytuację wywlekać, bo jak to się mówi, do trzech razy sztuka, może za którymś razem siądzie. Może za którymś razem ktoś, kurwa, pójdzie na jej stronę, nie? No, ona nie wnika w ten związek, ale generalnie biedna, kurwa, tak tryharduje tę narrację, że zaraz się spoci. I na streamie pierdolił chyba z 30 minut o tym temacie, nie? 30 minut bezsensownego pierdolenia. No oglądam od 24 minuty. Ale ona ma wyjebane, nie? Ale wiadomo, ona wykorzystuje tylko moment słabości, żeby się podpiąć pod drameczkę, o którą nawet jej nikt nie pytał. Dlatego muszę wkroczyć... Co ty gadasz, Drako? Niestety, nie, muszę, bo się to będzie ciągnęło. A ja już mam naprawdę dość twojej osoby, Shini. Oho, wiesz, dobra, zaczyna się, ciężkie działa. Dalej też tu niestety nie zadziała. No niestety. Ale też nie dziwię się Shini, że bazuje na teoriach spiskowych, bo ostatnio w ogóle 2 tygodnie temu miała swoją dramę, kurwa. I zobaczcie, co Shini uważa... Z Chappie Cherry oglądaliśmy. Z mojej strony to trochę dziwnie wyglądało. Ej! Ile jest tych ludzi 2D? Zoba! Tu są jeszcze inni. Oni też mają dramy? Dobra, trzeba znowu wejść w świat 2D i każdego obejrzeć. Ja pierdzielę.
to będzie ciężkie. Teraz mi mówisz, że się bardzo cieszyłeś na to i się tym zakochałaś. Troszkę to dla mnie nie ma sensu. Czy mogę już, tak, żeby nie było... O, to Chopy Cherries, pamiętam. Ale czy ty masz jakieś dowody na to, że tak robiłam, bo było w sumie zupełnie inaczej w rzeczywistości? A, czy teraz trzeba mieć na wszystko dowód, żeby nie wiem, jakaś... No tak, jak kogoś... Czy teraz na wszystko trzeba mieć dowód? Nie, Shinny, wystarczy pierdolnąć, podać dalej posta, kurwa, i po... Dzień, Kerim, za 30 lat. Siema dziadu, daj trochę swojej siły, bo widz chory, a jutro egzamin. Widzę, wysyłam ci swoją siłę, tylko że problem jest taki, że jestem stary, więc poczujesz się jeszcze gorzej. Jak ci przyślę starczą moc, ale może lepiej, kto wie. Po prostu jest spoko, nie? Wygrałaś to, zajebioza. Widzę, jestem taki stary, że mnie katar może sprzątnąć z ziemi. Także, no nie wiem, czy chcesz jednak, żebym ci to wysłał. Ale dzięki za 30 lat. Lepsze, kurwa, co najlepsze, 20 minut później w tej samej, kurwa, rozmowie Shinny na to, że Chopy ją prosi o dowody. Przepraszam, tak. Za nią. I co pisze na Twitterze, potem Shinny odpowie. No, to powiedz, Chopy, no. Najpierw cała i dowody daj, daj. No i widzicie, i on... Czy tu ja jestem pierdolnięty? Ja jestem pierdolnięty, kurwa? Co się wykupa? Okej, spoko! Mogę być pierdolnięty. Luzik. Dobra. Tak mu piszą, zgadzasz się? Shinny zapoznawała taki post. Napisała tak. Czyli ja tak miałam rację x czasu temu. School emoji. Miałam jakiś totalnie normalny kontakt z Multim. O coś mnie pytał, próbowałam pomóc. W normalny sposób pisaliśmy do momentu, jak zapytał się mnie o... Widzowie, powiem wam teraz tajemnicę na temat Multiego. Napisał kiedyś do mnie, czy wejdę na jego serwer. Napisałem tak, napisał kiedy i mu nie odpisałem, a serwer już zamknięty. Chciałbym na ten serwer wejść, ale już nie mogę. Gry na Nintendo. Wbijam na jego streama, aby zapytać o giereczki. Zawsze jestem mocno przepełniona radością, jakiś streamer chce obszalić Wiktora pierdolenie. No i najwidoczniej komuś się to za bardzo nie spodobało, że jej chłopak pisze z jakąś inną babą o grach na Nintendo. Nie no, po prostu nie zdążyłem wejść na ten serwer, no. Zdążyłbym. Teraz. No i potem Multim już nie odpisywał. Chyba wjechał zakaz na pisanie z płcią. Piękną. Co? Nie, czekaj, bo to poważniejsze niż myślałem chyba. Miałem jakiś totalnie normalny kontakt z Multim. O coś mnie pytał, próbowałam pomóc, w normalny sposób pisaliśmy do momentu, jak zapytał się mnie o gry na Nintendo. Wbijam na jego streama, aby zapytać o giereczki. Zawsze jestem mocno przepełniona radością, jakiś streamer chce obszalić gry... Dobra, pierdolenie. No i najwidoczniej komuś się to za bardzo nie spodobało, że jej chłopak pisze z jakąś inną babą o grach na Nintendo. No i potem Multim już nie odpisywał. Chyba wjechał zakaz na pisanie z płcią. Piękną. Uważajcie, kochani, na takie osoby. Dużo toksyczności wprowadzają do życia i nie dawajcie byle komu pasów na social media, bo zacznie głupoty pisać w waszym imieniu. To, że ktoś jest insecure, nie oznacza, że jest to wasza wina. Shinny w tym poście potwierdza to pomówienie, które wskazuje, że... Zuza... Ty, czyli dobrze powiedziałem, że Shinny ma problem o jakiś tam związek jego, tylko że nie wie, o co chodzi, się wypowiada i ja dobrze powiedziałem i ty pisałeś nie. I mam do ciebie tylko jedną wiadomość. To, hejterku, dobrze mówiłem, widzisz? Czyli tak, czyli nie wiadomo jak. Ta ma hasło do mojego konta i pisze z niego. Najpierw zniszczyła Mamona, dobrego chłopaka. Teraz bierze się za Multiego. To jest tak szczerze zabawne, że dla mnie to jest... Do mnie Kamileksior napisał z rana i mówi tak. Ty. O co ci, babo, chodzi? Aha, i on tu ona tu pisze z dziewczyną Multiego, tak? O co ci chodzi, babo? To ty masz... Co? Problem, że z nim pisze? Aha. To jest hit, kurwa, nie? Że chłop ci pisze ratio, a rano się budzisz i kurwa nagle ludzie piszą, że to twoja dziewczyna napisała, stary, a ty... A nie ty wiem, Draco. Jesteś generalnie safe. Tak jak zawsze, z dwie godzinki. Nie mam, kurwa. Jedyne, gdzie Zuza ma dostęp... Ty jak Jasper czytać nie umiesz, dziadek. Aha.
to mam moderatora na fanpage'u, bo którym ja się nie zajmuję nawet. A ile jest sekund w 600 sekundach? Nie trzeba mieć kurwa pasów do konta. Bo na tyle ci dam timeouta. To publikuje jakby informacje o koncertach i komentarze spamerskie usuwa, dlatego że... jak to się nazywa? Dlatego, że teraz jest takie boty piszą, że ej, ma ktoś te nudle Leosi, kurwa, wyślijcie mi na PW. I trzeba to kurwa usuwać. I dosłownie w całej siema, Bright. Wrzuciła 3 posty tam na tego fanpage'a. Wybacz mi, Quinto. A, co najlepsze, ona, Zuzda nawet nie ma moderatora na moim Twitchu, kurwa, więc nawet nie może wpływać na to, co ludzie piszą na czacie, kurwa, nie? Nawet nie ma moderatora u mnie, kurwa, a większość dziewczyn streamerów zawsze ma moderatora i kurwa banuje ludzi, którzy kurwa jakieś pociski dają. Dlatego nie? U mnie same chłopy mają, bo jestem tym. Trini tutaj pisze, jasne, nie? W tym poście, że ja dostałem zakaz napisania z płcią piękną, nie? Słuchaj, Trini, ja wiem, że ty masz ból dupy o to, że cię nie zaprosiłem na serwer w Minecrafcie i starasz się to sobie jakoś nie zobaczyć. Dobra, przesada, nawet Multi mnie zaprosił, a Trini nie? Dobra, teraz się czuję dobrze. Czuję dobrze, człowiek. Rel? Ale może pora zastanowić się, kurwa, dlaczego na przykład zapraszam Kasix na każdą grę, kurwa. Dlaczego Nafcia dostała zaproszenie na Minecrafta, a nie... ale ja naprawdę chciałem wejść na ten serwer, tylko nie zdążyłem, bo oni przestali grać. Jak będzie znowu i znowu mnie zaprosi Multi, to wbiję. Przysięgam ci na życie Mini Majka, Random Brusa, Hejka Tulenka w jednym. Jeżeli tego nie dotrzymam, te trzy osoby odejdą z tego świata. Więc chyba będę musiał tego nie do... Zobacz mi. A później dostała zaproszenie na turniej CS1.6, tylko nie mogła wziąć udziału, bo miała wyjazd, kurwa, tam chyba do Japonii, stary. Ja pierdolę. Dlaczego, kurwa, z Mamiko gadam, gram z nią w gry, kurwa, Mamiko wysyła mi prezenty do domu i jedzenie, kurwa, do domu. Myślisz, że Zuza na przykład jak dowiedziała się, że dostałem paczkę od Mamiko, to wyjebała ją do kosza, furiatko? Okej. Okay. No a już nie będę już kurwa pierdolił, nie? Bo to nawet nie będę już kurwa pierdolił, nie? A Wajryt jaką? To dlatego, że wszystkie mają chłopaka, to może Shinny czas kogoś znaleźć. Bo szukanie 2D chłopaków może faktycznie nie wyjdzie. Oho! Nie no, na tematy religijne nie wchodziły, Multi, opanuj się. W każdym razie. Dlaczego miałem pozwolenie w ogóle, że mogę zrobić sesję zdjęciową z Kasi, przecież to fizyczne zbliżenie. Ja pierdolę, nie? To co musi być popierdolone. Ale porypane, że Multi ma dramę o to, czy dziewczyna jego jest zaborcza, bo się ktoś spruł w internecie. I on musi na to serio odpowiadać. Przecież to jest trochę porypane. Kolejna gówno drama z Shidi. No, Shidi to jakieś gówno burze co chwila wywołuje, o co chodzi? Mamon, Chappy Cherry, Multi, kto będzie następny? Hejka Tulenka? Chyba nie, musi być w chuj popierdolone. Najlepsze jest to, że moja Zuza była na tej kurwa sesji i niech Kasik się wypowie, jeśli chce. Czy kurwa rozumiem, na przykład Bright. Nie było tak, że ja stałem jak kołek to i ona mnie namawiała, no zliczy Kasi, kurwa, co ja? Popierdalasz nie. Ty był, nie? Ja mówię, no dobra, kurwa. I... Następny będzie Rojo i Miszor? Naprawdę, jeśli ty myślisz, kurwa, że tak to wygląda, to naprawdę może nie jest to problem ze wszystkimi innymi, tylko naprawdę z tobą. A, jeszcze nawiązując do tego, w ogóle pojebane, że muszę dawać takie przykłady. Sylwestra spędziliśmy w klubie jazzowym na pokazie burleski, gdzie dorosłe kobiety praktycznie rozbierają się do naga. Siedzieliśmy w pierwszym rzędzie i obydwoje podziwialiśmy te kobiety i ich artystyczny wykon. Ja rozumiem, że dla ciebie artystyczny wykon to jest jazz dance z lustrem z tyłu, żeby widać było całe twoje ciało, ale spoko, nie będę kurwa, nie będę tego komentował, bo ja i przypomnij sobie też, jaką niezdrową presję w ogóle wywierałaś z tym Minecraftowym serwerem. Płakałaś na każdym streamie, że każdy ma zapro, kurwa, oprócz ciebie. Repostowałaś posty nawet, żeby cię wybrać. To było a Hejka Tulenka miała? Przypominam, kurwa, jak to wyglądało. YFLSMP, niedługo pierwsza czystka graczy. Może teraz chociaż będę na liście proponowanych osób. Grand ci napisał, ja pierdolę, a ty o chuj ci chodzi. I Rybson ci napisał, chyba o wpierdalanie się na siłę, ale nie jestem pewny. No, wtedy przejebałaś niestety tą batalię, ale no jak mówię, do 3 razy sztuka, może w końcu ktoś kurwa przejdzie na twoją stronę i ci przyklasną.
Może teraz wam przedstawię, bo ja tak gadam, kim jest Shini. Może nie wiecie, przedstawię wam, kim jest Shini. Shini Waifu generalnie to jest streamerka, która próbuje zwojować scenę streamerską już od dłuższego czasu. Jak to? Niestety jej się nie udaje. On siedział całą noc? Platforma jak Twitch faworyzuje na przykład streamerki, które gdzieś tam w jakiś sposób seksualizują swój content. Celu zdobycia większej na pewno siły, tak nie jest. Nie w każdym przypadku to działa. Niektóre streamerki są i sobie siedzą w basenach i mają dużo wyświetleń, niektóre niestety nie. Cykl Shini wygląda generalnie następująco. Ona jakby odpala streama, na którym w jakiś sposób seksualizuje swój content, większym czy mniejszym, na przykład poprzez dziwne jakieś takie sensualne mówienie. Czemu cały czas piszą świnia i emotka świni? Wytyfy. Roro, kurwa, czy coś takiego? Moim zdaniem to ma zabarwienie erotyczne, ale to jest tylko moje zdanie. Ryzykowny ubiór do Just Dance'ów, później wychodzą niestety dziwne klipy z tego. No i tak klasyczne lusterko z tyłu, żeby było widać nawet cię z tyłu, jak tańczysz. Następnie jesteś zdenerwowana, że ludzie się seksualizują i piszesz o tym na Twitterze. Następnie mówisz, że nie chcesz być useksualizowaną dziewczyną, więc robisz model VTuberski, stajesz się VTuberką, w którym główną rolę grają twoje 2D cyce, które mają zrobioną taką fizykę, że nienaturalnie się ruszają, kurwa, dwa razy mocniej niż w prawdziwym życiu, więc spoko. Oceńmy, czy dwa razy, się oburza, że ludzie na bo może to nie jest uwagę, seksualizowane. Tylko postać 2D i kurwa artystyczny ten. Następnie okazuje się, że ma mniej widzów, bo ludzie przychodzili tylko dla jej atrybutów i normalnej kamerki. Wraca do streamowania z kamerką na przemian z VTuberstwem, bo nie miałaby co jest. Kurwa, Shini, naprawdę... Może boli cię to, kurwa, że od momentu ogłoszenia VTuberskiego spierdoliły ci się liczby. Ja, możemy zrobić szybką analizę, żeby nie było, że pierdolę głupoty. Weźmiemy sobie szybko na trackera. Jezus Maria. Ostatni wzrost, august 2023. Wejdziemy sobie w streamy. I mamy tutaj VTuber debiut. Potężne zmiany. Tutaj był debiut twojego awataru 2D. Niestety od ogłoszenia awataru 2D spierdolka na sam dół. Niestety, no czasami tak bywa. Są gorsze momenty. Mam tylko szczerą no, nadzieję, co zrobisz? Że nie będziesz teraz grać jak zwykle ofiary i płakać, że większy cię zaczepia, bo siedziałem na tyle długo, kurwa, i jak pierwszy raz wywlekłaś tą sprawę, to nawet tego nie skomentowałem, kurwa, i osrałem to. Więc teraz nie mów, że, kurwa, ja cię atakuję, bo sama trzeci raz wywlekasz tą sprawę, a za pierwszym razem, jak było o tym głośno przy rozmowie z Ripsonem, nie powiedziałem ani słowa o tym. Nic nie powiedziałem wtedy. Nic nie powiedziałem. A cały czas podgryzasz. Jakby osiągnięcie Shini to jest generalnie bycie znaną z tego, że właśnie w jakiś sposób seksualizuje content. Gdzieś tam przez długi czas była wyśmiewana przez Community Xayo Industries i nazywali ją, cytuję, ja tak nie uważam, nazywali ją świni i z tego była też znana. I przez to, że Rybson kiedyś chciał ją wyruchać. Ja pierdzielę. Co tu się odpieprza? Nie no, multi. Spokojnie. Ona sama powiedziała. Jezus Maria. W ogóle, że to wspominam o tym Rybson, ale ona to sama wyciągnęła przy dramie streamerskiej. Ja pozdrawiam ciebie i twoją dziewczynę, jesteście super, kibicuję wam. Przepraszam, że musiałem to powiedzieć, ale uważam, że no sama to wywlekła, więc niestety. Dla mnie jest to pojebane, że ktoś jest tak nudną osobą bez charyzmy, że nawet gdzieś tam atrybuty fizyczne nie są w stanie przywołać większej widowni. I wiem to, że chciałabyś być jak Kasik, która se odpala streama w bluzie i ma trzy razy więcej widzów od ciebie, ale no niestety trzeba być kimś wtedy, trzeba być jakimś. AH64 w skrócie dokładnie. Trzeba być. Jeszcze podsumowując, bo ona tam pisała, że my normalnie pisaliśmy. Shini pisałem łącznie, nie wiem, 4 razy, z czego były to rozmowy oddzielone o parę miesięcy. Jakby to jest też moja sprawa, kurwa. I to, że ona, kurwa, pierdoli o tym, nie wiem po co ona to pierdoli, jaki to jest w ogóle argument. Ale okej, pisaliśmy tam parę razy, to było oddzielone o parę miesięcy. I to pisałem, jak zaczynałem streamować i ona mi się wtedy wyświetlała na głównej. Wszedłem do niej na streama, wydawało się spoko i napisałem do niej o jakiś tam sprzęt, kurwa, o delay i tak dalej. To był, uwaga, 2021 rok. Ja nawet wtedy do niej pisałem o, kurwa, RP. Witam, Mario. Bo ludzi do AUD. Witam, Xavier. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj grane ta gierka. Tak. A, tamta też. Kurwa, ale chyba ze szkołą proszę życia. Proszę, żebyście nie wyzywali na czacie. Prosiłbym, żebyście nie wyzywali na czacie. Moderatorzy, usuwajcie to, proszę, bo ja tylko cytowałem. Nie chciałbym, żeby tutaj był hejt, oczywiście. A nie piszą już emotki świni. Po prostu napisałem do niej o... Napisałem do niej tylko taką, co to? Jakie gry na Switcha polecasz, nie? I jakby ona... Dzięki, Hudynica, 32 lata, witam.
Słuchaj, chłopcze. Wtedy mi, zamiast mi odpisać, tak, jest taka emotka. Po prostu, że ta gra, co nie? To ona coś dwójka tam będzie. Pisać, no ona się jara, bo więcej streamerów gra w Nintendo. Coś mówię, no kurwa, dobra, nie chce mi się odpisywać. Wyjebane. I nie odpisałem wtedy jej. Na drugi dzień odpaliłem sobie streama. Witam, Mario, witam. A, i to było w ogóle wtedy, jak ja gdzieś tam zaczynałem już bardziej poznawać Twitcha i zapoznałem się też z osobą Shini. No, niektóre sytuacje nie uważałem, że są fajne i to, że ona mi w taki sposób odpisała niejednoznaczny, to mówię, dobra, jebać to, może faktycznie mają rację, czy coś takiego. Więc to był też powód, dlaczego jej nie odpisałem. No i ona później do mnie przyszła, dzień później na streama. Witam, Mario, witam. Wypytywać o te gierki. I słuchajcie, to jest też zabawne, bo... oj, przepraszam. Bo ona tutaj wkleja screeny, prawda? Że o, teraz. O co ci, babo, chodzi? I to była Shini spisała z tą dziewczyną Multiego, ta? Czacie? Raz! Chcesz te gry na Nintendo? A Susu Kitty potężna jej napisała, że brakuje jej atencji po pierwszej wiadomości. Shini, dlaczego ty, kurwa, ucinasz screeny i nie pokażesz, że od początku streama, kurwa, spamowałaś, jak jakaś pierdolina? Oho! Dlatego ci ktoś napisał, kurwa, żebyś się nie atencjonowała. To nie było tak, że ty napisałeś raz. Halo, gdzie Mario Karty? Halo, gdzie Mario Karty? Mario Kart! Odpalaj Pokémony! Chcesz ty grę Nintendo? Chcesz ty grę Nintendo? Chcesz ty grę Nintendo? Chcesz ty grę Nintendo? Eo, chcesz ty grę Nintendo? Chcesz ty grę Nintendo? Kurwa, dziewczyno, czemu ucinasz, kurwa, screeny i pokazujesz, że ty raz biedna napisałaś, kurwa? I przypominam ci, że ja na tym streamie ci ani razu nie odpowiedziałem i mogłaś się domyśleć, że może, no nie wiem, nie chcę o tym rozmawiać, skoro napisałem do ciebie na priv. Skoro piszę do ciebie na priv i dla mnie wtedy to się wydało dziwnym takim, kurwa, red flagiem. I ja nie mam się teraz zamiaru tłumaczyć, kurwa, z tego, że mi się wydało wtedy to red flagiem, bo okazało się to rzeczywiście faktami. Miałem takie przeczucie, nie odpisałem, mam wyjebane, mam do tego pełne prawo, żeby komuś nie odpisać, tak samo jak ktoś mi. Więc też te gry na Nintendo? Że ci wtedy nie odpisałem. Ja nie wiem, po co ty... A chcesz kloca na klatę? Ktoś mi zakazał, kurwa. Ja codziennie Bogu dziękuję za to, że wtedy ci nie odpisałem, bo po czasie właśnie okazało się wszystko, że to jest prawdą. Wybacz. I posiadanie ogólnie takiej toksycznej osoby jest strasznie wyniszczające. Tak zrobimy. Bo ja mam wrażenie, że ty wiecznie musisz pokazać, że jesteś pożądana w środowisku streamerskim, że tu piszesz, tu, kurwa, ciągle wszyscy muszą, musisz być na serwerze, musisz być tu. Przykro mi, bo jeśli tak nie jest, to jaki był inny cel w tym, że kiedy ryba cię wyjaśnił argumentami, że nie chce cię w Minecrafcie na serwerze, to ty, nie patrząc na uczucia jego kobiety, będąc kobietą, nie patrzysz na uczucia drugiej kobiety i pierdolisz i wyciągasz z dupy, że bo ty chciałeś mnie kiedyś wyruchać i dostałeś kosza i dlatego nie chcesz się mnie na serwerze. Dlatego mnie ciśniesz, bo ty dostałeś kosza 5 lat temu, kurwa. No jakim to trzeba być, kurwa, toksykiem, nie? No rzeczywiście jest to popieprzone grubo. No. Jest to popieprzone fest. Jednak szanuję Mortadelkę, lubię ją. Ja też widzę. Ograłem wczoraj DLC. Spoko. Ty komuś zarzucasz, że ktoś jest toksykiem? Kiedy ty, kurwa, o Minecrafcie wyciągasz komuś z 5 lat, że ktoś ci, że ty komuś dałaś, że komuś dałaś kosza i że on chciał cię wyruchać? Jakby ja w tej wiadomości, co Zuza, napisała, nie widzę nic złego, tam nie ma, kurwo, szmato, zostaw mojego faceta. Jakby sam fakt tego, że ona trzyma screena z 2022 roku jest dla mnie tak zabawny, ale... Jestem Żydem, więc się chcę, kurwa, wzbogacić. To Rypsonie z koszem. Adamczyk dał na Golibordę 5 zł, wejdź na stronę E621 i wpisz ksenomorf, osiągniesz 4 gęstość oświecenia, wstąpisz na wyższy poziom ewolucyjny, tylko nie pokazuj, co widzisz. Nie, bo jak nie mogę pokazać, to pewnie coś mega brzydkiego. Ale gratulacje, Shini, przynajmniej udowodniłaś mi już w 100% jaka... Ja już mam ten poziom gęstości. I chciałbym też tutaj powiedzieć... Shini mówiła, że ryba się zakochał czy coś i ona mu dała kosza, a Rybson powiedział, że jako młody chłopak chciał tylko pociupcieć. Aha. Wiecie, że ostatecznie, że ja z Zuzą generalnie... Ale nawet jakby się zakochał w niej, to co w tym złego? I ona powiedziała nie i tyle, i koniec jakby historii. I on uznał to nie jako nie i dał jej spokój. To chyba dobrze zrobił. A co, miał ją terroryzować, stalkować i atakować? Czy co? Po prostu dał spokój. A ona po 5 latach to przypomniała, rozumiem, co jest mega popijewszone, bo po co to robić?
I też tak się dzieje w normalnym związku. I teraz szczególna prośba do ciebie, Shini. Proszę cię totalnie szczerze. Będą błagam, nagrody za żydodolary? Cię, błagam, wypierdalaj ode mnie. Każdy żydodolar niedługo idzie do wymiany 1 do 1 na dolara. Także warto trzymać, nie? Niedługo. Wypierdalaj. Od mojej dziewczyny, od innych chłopaków, których próbowałaś oczernić w jakikolwiek sposób. Co se kupisz za to, widzu? Prywatne rzeczy sprzed lat. Od innych streamerek, od innych vtuberek. Jesteś toksyczna, jesteś zakompleksiona. Która ewidentnie boli masz 2,5 miliona? No to już willi szukaj. To, że nawet pokazując właśnie atrybuty, nie jesteś w stanie osiągnąć znaczącego sukcesu na Twitchu. Suba kupisz. Generalnie w chuj tym przerażony, że jedyne, kiedy możesz nakarmić swoje ego, zaraz, Bryce, po tym. Z bańki tego, że każdy na siebie to pluje, to zapostowanie jakichś screenów bez kontekstu, żeby przez chwilę poczuć poklas tłumu. Wykorzystałaś sytuację, żeby dojebać drugiej dziewczynie, która nie zrobiła w tej sytuacji nic, tylko po to, żeby pierwszy raz poczuć się, że ktoś cię kurwa wspiera. No jest to też popieprzone. Że żeby ona chce zaatakować Obultiego, ale nic do niego nie ma, więc atakuje mu bliskie osoby, Bogu ducha winna, tylko po to, żeby zaatakować jego. To jest dopiero toksyczne zachowanie. Bo skoro nic na niego nie ma, to musi atakować poboczne osoby. To jest popieprzone. Mam nadzieję, że cię wybrali swoją drogą. Mam nadzieję, że cię wybrali. To nie jest tak, że tylko ja pierdolę, że Shini lubi atencję. Przy dramie też to wyszło ostatniej z Czapi. Proszę oho bardzo. Tutaj... Negatywnej, żadnej, nie wiem. Nasza drama. Nie wiem. Uczucia. Oglądaliśmy ją. Ty zawsze gadasz, a zawsze za plecami każdego obgadujesz i zamiast przyjść wyjaśnić dramę personalnie, to pierwsze co robisz, to tylko piszesz na publicznych mediach, czy kurczę na Discordzie publicznym. Gdzie a nie, o tobie coś napisałam? A pamiętasz to? To było dwa tygodnie temu. Co zrobiłaś? Ale ogólnie ta drama o 2D to też była giga z dupy. I dosłownie to co Czapi powiedziała, kurwa. Dosłownie to samo, nie? Dosłownie. Ani razu nie przyszła do mnie z tym, ani razu nie napisała do Zuzy. Nigdy. Więc... co ona pierdoli? Co jest najlepsze? Ta też Shini jest, ta też. Się tak doceniona w ogóle przez społeczeństwo twitterskie. Potem Bright to przeczytał. Zdążyła zapostować milion postów o tym. Nintendo chill, ktoś coś? A może kurwa zaki mordy, ktoś coś? Nie wiem, może kurwa, nie wiem, po chuj ty dopiszesz. Następnie odpala streama, nie? I kurwa pierdoli takie rzeczy, zobacz to. No nic no, chciałam mieć może kolegę, ale zakaz jest, to nie można. No jest to absurd, no jakiego programu używasz do zabierania chłopaków? No wiesz co, wiesz co, całkiem Nintendo, mogę powiedzieć, że takie Nintendo, kurde no. Czyli masz w swojej kolekcji, mam Smash Brosy, mam Smash Brosy, ja mam dużo, ja mam ogólnie chyba 50 gier na Nintendo, bo jeszcze więcej. Cześć Ice Moon, cześć Gredek, dzień dobry. Ty, ale... Mocny statement. Może wykorzystaj ten program do znalezienia chłopaka. Jakby ja mam wrażenie, że Shini ma, że Shini wszystkich obarcza tym, że oni mają kompleksy i w ogóle, a sama może mieć jakieś Jezus kompleksy, bo ona nie rozumie, że ktoś ją olewa i nie może tego przeboleć. Co ty piszesz, jabcia? Ja widz, siema. Że są też faceci, którzy nie patrzą tylko na atrybuty fizyczne, kurwa. Wiesz, jak z kobietą jesteś, to też chcesz z nią pogadać, nie? Więc rozumiesz, o co chodzi. Swoją drogą mogłaś odpalić po tej dramie streama z normalną kamerką, to może byłoby więcej widzów niż pik 200. Spoko, ale Shini nie poddaje się, wstawia kolejnego co, Black Blue? I pisze tak. Jak tyle tutaj nowych osób, to zapraszam, zostawcie followka, Shini VTuber, za niedługo dożę kontentu VR i VRChat. Ja pierdolę, czy to nie pokazuje, że ona dosłownie robi to tylko po to, żeby kurwa zbustować swój... To jest popierdolone, stary, nawet ona nie próbuje tego kurwa ukryć. I słuchajcie tego, dobra, to też jest mocne, słuchajcie tego, patrzcie to. To ona tu gada. Czemu ona ma coś wspólnego z Żydami? Ona pisze do niego, nie daj się prowokować, po co ty odpisujesz, bo mnie w kurwie już więcej nie odpisuje, ok. Usunąć to czy nie, bo nie wiem, czy już chuj. Bo się rano zlecą do mnie jakieś śmiecie, pewnie, nie wiem, wkurwiłem się, mogę mi nie odpisywać. Nie wiem, ona jeszcze wstawia prywatną rozmowę na... Znaczy, wiecie, to... Shini, czy ty myślisz, że ona to wstawia bez mojego pozwolenia? Co? Ty, kurwa... Dobra, dalej.
Znaczy, to tak jakby pokazuje, że jego widzowie są śmieciami. Rozumiecie to? I ona to wstawiła sama. Nie wiem, jak Szyni przeanalizowała tę wiadomość, ale... Jest to pokazuje, że jego widzowie są śmieciami. Tak szczerze, lepsze 2D czy 3D? 4D widzu. Czwarta gęstość jest najlepsza. Gdzie ty, kurwa, to wywnioskowałeś z tego, co napisałem? Ty jesteś jakaś... Co ty pierdolisz w ogóle? Dosłownie w tej rozmowie odnoszę się do ludzi, którzy przyjdą rano, zlecą się rano. Ludzie, którzy mnie napierdalają na Twitterze i powiedziałem, że są śmieciami. Gdzie ja tu piszę, że moi widzowie są śmieciami? Czemu ty kłamiesz i próbujesz, kurwa, jakąś narrację zrobić, że ja prywatnie wyzywam swoich widzów? Bo ty pierdolisz, kurwa, na tym streamie. Ja pierdolę. Gdzie tu jest w tej rozmowie, że ja swoich widzów nazywam śmieciami, kurwa? Nie wiem, czy ja jestem pierdolnięty? Ja jestem pierdolnięty? A tu macie jeszcze dowód na to, bo to kurwa wszystkie dowody muszę dawać. Ja muszę likować swoje diemy, kurwa, że ja pozwoliłem mojej dziewczynie zapostować, kurwa, screena ze mnie. Napisałem tak, napisz o tym. Czemu ona pisze, że miała rację, jeśli powołuje się na temat, że niby ty piszesz z mojego konta, to dowód jest w postaci, że pisałem do ciebie. I wysłałem jej screena, którego może wstawić, kurwa. Sama to wrzucę. Kurwa, ty jesteś jakaś... Ty... Przepraszam, ale czy ty jesteś normalna? Ty myślisz, dzięki, że moja wiecie, dziewczyna 40 lat. W celu obrony witam, witam. Się likuje nasze rozmowy prywatne i ja o tym nie wiem? Ty zbudowałeś sobie jakąś, w głowie... Sakata. Wierzysz w niego. Co? Wierzysz w niego. Słuchajcie tego, to jeszcze nie koniec. Ty wierzy czy nie wierzy, to nie ma znaczenia, skoro już sam multi odkryłeś, że jej celem jest... Po prostu nabicie followów na gównodramie. Co za różnica, czy ona wierzy w te głupoty, czy nie? Nie koniec, bo zawsze. Shini na ostatnim streamie, słuchajcie tego, na ostatnim ona mówi jakieś bzdety, a potem multi przez godzinę na to odpowiada, więc w teorii się jej plan udał, ale z drugiej strony może ludzie będą ją tak wyzywać po tej dramie, że jej psycha siądzie, kto wie. Nie? Jakiś widz jej napisał... No, podobno V-Word wyleciał przez Zuzę. Wiecie, ta drama, którą dosłownie wyjaśniałem z 2 miesiące temu. Rozpadł IFL i tak dalej, nie? Dlaczego się nie jest dziewczynką 2D, a nie mówi głosem typu chińska bajka? Wiecie, co ona odpowiedziała? No tak. No, nie zdziwiłam... Nie, mój stary też prowadzi jako VTuber i też takim głosem nie mówi, nikomu nie przeszkadza. Czaj. Kurde. Ale nie powiedziałem, która to streamerka, to sam musisz szukać. Nie zlikowałem na sześcienniku. Ta furiatka dostała statement i wytłumaczenie z mojej strony, dostała statement z drugiej Czapi. Strony, który potwierdza moją wersję i nadal mówi, że witam, to nie Adamczyk. Prawda. Ona wie najlepiej, Shini to jest Bungie, kurwa, 3 osoby w jednym, nie? Kurwa, ona wie lepiej, stary, nie? Pójrzę, na streamie było to tłumaczone, oni nawet tłumaczyli to, kurwa, a ona tak, nie no, musi być grubo tam za kulisami. Widzicie, jaka ta sytuacja jest kuriozalna? Zaczęło się od tego, że sobie piszę z jakimś chłopem na Twitterze, chłop mi wpierdala ratio, no rozjebał mnie, wiecie o co chodzi, no kurwa, no zda, no chuj, no, no chuj, trudno. Jakie ratio? Wpierdolił mnie, wiesz o co chodzi, napisał mi ratio, ja kurwa będąc emocjonalnie kurwa podniecony swoim nowym teledyskiem, chciałem mu odpowiedzieć, że jest kurwa śmieciem, wiadomo, i tak dalej, no i chuj, no i tyle. Win ratio? A ja się budzę rano, a widzę, że wszyscy ciśną moją dziewczynę zamiast mnie, kurwa. Zda co? Ciśnijcie mnie, nie? Spoko, możecie nam wyzywać od chuj i tak dalej. Luz. Multi, pieprzyć. Ale no kurde. Kurwa, jakby... Prawie go wyzywałem, kurwa, by nam nie nagrał. Nie, serio, poniosły mi emocje, prawie wyzywałem multiego. Ale prosił niby o to. Czy mam go teraz obrazić? Jakby nie bądźcie tak jak Shini, kurwa, nie? Wiesz o co chodzi? Ja rozumiem, że wy myślicie, że jestem jakiś nieskazitelny, kurwa, i że w życiu by multi coś nie napisał. Ludzie, no kurwa, jestem też człowiekiem, czasami mi odpierdolę, no czasami, kurwa, no słuchajcie, no jestem, no to, kurwa, była druga w nocy, napisałem sobie, napisałem. Ja nie widzę w tym poście niczego, czego ja bym nigdy w życiu nie powiedział na streamie. Ile razy ja tam, kurwa, ja kurwa, ludzi wyzywałem w taki sposób na streamie. Ty musisz zawsze obrażać, jak jest okazja, tak, pieprzyć cię traktor. Nie, w donatach, bo ktoś mi wysłał 2 złote mniej, kurwa, niż normalnie. A ludzie piszą tak, nie, no to jest niemożliwe, że multi by to napisał, kurwa. I teraz
Właśnie, wykorzystam jeszcze tą sytuację, bo teraz przez kolejny tydzień randomy z Twittera będą mogli wyciągać jakieś rzeczy na Zuzę, nie? Bez kontekstu. Żeby tam, wiadomo, no kurwa dopierdoli dzisiaj, po prostu, no to klasyk. I w chuj mnie to bawi, stary, jak przed widzę post, nie? I tam ktoś pisze tak. Co to za emoto? Zuza zabije kogoś na drodze, bo ma letnie opony. Więc wykorzystam też jeszcze ten moment, żeby to sprostować, bo to też poszło viralem. Więc Zuza wrzuciła jakiś tam czas temu takiego posta o pogodzie w Białymstoku. I następnie pod spodem napisała coś tam, a opony nadal letnie, S, nie? I ja do niej wtedy napisałem, mówię, kurwa, po chuj ty tak piszesz? Przecież zaraz będą pisać, że ten, nie? Mówię, niepotrzebnie to piszesz, nie? Ale z drugiej strony, bo ja zrozumiałem to. Nie, Alfie, to nie obrażam widzów. Na zasadzie takiej, że ona będzie musiała wymienić te opony w obliczu przeprowadzki. Bo, wiecie, no my się przeprowadzamy i jakby ona auto kupiła jakieś 6 miesięcy temu, ale to zaraz do tego... Wymyślisz obrazę na mojego kolegę, ma na imię Bartek? Nie, bo rykoszetem dostanę. No i ludzie dosłownie zdążyli sobie dorobić, kurwa, teorię, jakby ona, wiesz, zapierdalała 200 na godzinę w zimę w złych oponach, nie? I oczywiście, można to było tak odebrać, jak najbardziej można to było tak odebrać, bo nie każdy zrozumiał kontekst, ja jestem w związku z Zuzą, więc rozumiem, o co chodzi, ale od razu, rozumiem to, ale od razu 5 minut później, jak to napisała, 5 minut później, to nie było tak, że dopiero jak ją zaczęli cisnąć, 5 minut później napisała sprostowanie. Napisała, że tam, że nie, ona nie jeździ autem od 6 miesięcy od zakupu. Jakby my nie wiedzieliśmy, ile tak naprawdę... O co jest teraz drama? ...z remontu mieszkania. Zresztą też wiecie, ja miałem już mieszkać tam w wakacje, kurwa, i właśnie wtedy ona auto kupiła. O auto? Aha. Przekładane na kolejne miesiące, miałem już w tamtym roku, teraz dopiero będziemy jutro. Więc jakby no, ona nie jeździła tym autem. Sekiro, niedziela lub pon. Temat powinien być zamknięty, jakby... O, opony letnie drama? Aha. Procent treści Zuzy na Twitterze to są je przygody, kurwa, w pociągach, stary, narzekanie na PKP. Dobra, dosłownie. Skip te opony, bo zaraz oszaleję, już mi głowa paruje, pokaż czym szyjni. Że ja jestem, że ktoś mną steruje, nie? Że jestem, kurwa, jakiś kontrolowany i zniewolony. Bo to jest pojebane, stary, nie? Że ja się muszę tłumaczyć, kurwa, że jestem, chłopie... Wybacz, slasher, dobra fraszka. Chłopie, Zuza to nigdy stary telefon nie sprawdzała, nawet nigdy mnie o to nie prosiła, człowieku. Nie kontrolowała mnie, chłopie. Prywatnie mi nawet nie mówi, co ja mogę robić na streamie, a co mogę, kurwa, robić, z kim mam gadać. Chłopie, obudźcie się, kurwa. Boże. Jaka drama, oto... Nie no. Boże, nawet gdyby było tak, że ta dziewczyna mówi, co ma robić na streamie, a co nie, to jest ich związek, ich sprawa i tak się umówili i jeżeli się czują dobrze z tym, no to co z tego? Po czemu multi się tłumaczyć musi albo w ogóle to robi ze swojego prywatnego życia? To jest trochę dla mnie abstrakcyjne. Co za różnica dla nas, widzów, albo raczej dla jego widzów. Bo dla nas to ja wam, jakbyś mnie spytał o takie rzeczy widzu, to ja bym ci napisał, żebyś mi podał adres na priv, jutro był u ciebie z 10-20 kolegami, jeden z nich był w kryminale i to on by cię wyjaśnił. Obudźcie się, kurwa. Bo oczywiste jest to, że gdzieś tam wiele razy sięgam po jej porady, no ale wiecie, uważam, że jakby na tym etapie relacji jesteśmy też przyjaciółmi. I jakby, wiecie, jak pytacie kogoś o opinię, to chcecie też tej chłodnej opinii takiej, bo jak wy robicie jakieś rzeczy, to często pochodzicie emocjonalnie, więc pytacie kogoś kurwa o opinię, żeby ci powiedział, ej, to jest gówno jebane, nie? No, więc tak to wygląda. A okej. Okay. Ok. No i ta opinia jest też dla mnie ważna, no kurwa, no oczywiście, że tak, bo razem pracujemy. Więc, a też nie było też nigdy takiej sytuacji, że mnie namawiała do zmiany jakiejś decyzji, pojebane, że to muszę mówić, kurwa. No, jest to popieprzone. W związku, kurwy. Może jakiś trójkącik, co? Jak już tak, kurwa, jesteście, a? Skoro proponujesz. W każdym razie, jakby nie robiła, wiecie, było wiele takich sytuacji, że mogłaby być zazdrosna, no jakby sam fakt tego, że, wiesz, że jestem gdzieś tam znany, nie? I kręci się różne osoby. Mogła odpierdalać toksyczne gówno, ale nie robiła tego, nie chowała mnie gdzieś tam do szafy, że stary, wiesz, nie... Ja mam letnie czy zimowe opony w swoim wózku, Na mnie nie mógł spojrzeć czy coś takiego. Zresztą z nią tak naprawdę zacząłem sobie zarabiać poważny hajs, na czymś co było tak naprawdę, wiecie, moim marzeniem. Na przykład podczas pracy, kurwa, Toxic, na Meet and Greet był taki, nie? No jakby wiedzieliśmy, że tam będzie sporo kobiet, kurwa,
które kochają moją twórczość, nie? No i co? Zuza nie siedziała wtedy, chłopie, w 10 miastach, stare, toksycznie na kartach. 10, 20 miastach. Mówi, w jednym, nie możesz, jednym. Nie możesz tego powiedzieć. Pokazała chłopie, koronkę. Nie? Odejdź z tego, chłopie. Ona na wyjebaniu sobie siedziała w hotelu, chłopie, na totalnie wyjebce i się zajmowała swoimi sprawami, stary, nie? I bo tak działa zdrowa relacja, stary, nie? Co to? Tak działa zdrowa relacja, no, kurwa, nie, może kiedyś, no życzę wam tego. Ona wtedy, wiesz, stwierdziła, że no niekomfortowo by było, jakby ludzie chcieli ze mną jeden na jeden porozmawiać, a ona by stała człowieku i tak. I no, pokazała koronkę. Tylko mu nie, tylko go nie dotknij. To w waszych głowach mam wrażenie. Nie no, ja mi odpieprzam przez to, że za dużo Amona oglądam i o tym Amon Ra, naprawdę. Chyba niektórzy tak myślą, pojebane. No i o, właśnie, o, to jest też dobre, słuchajcie. Teraz mnie to śmieszy, ale po koncercie w Katowicach była na przykład taka sytuacja, że Zuza mnie poprosiła na powrót o afterparty, bo teraz na tej trasie jakby Zuza organizowała w ogóle te koncerty. Tak, moja dziewczyna pracuje... Siema, jestem sąsiadem, jego dziewczyny potwierdzała, opony były letnie, ale nie jeździła pół roku. Okej, wyjaśnione. W agencji bookingowej ogarnia koncerty, pracuje przy Cloud Festiwalu, no w chuj ogólnie zajmuje się rzeczami, artystami, bookingami, także pracuje na siebie, nie jak kurwa... No, niektóre kurwa śmierdziulki, co tam kurwa siedzą i pachną sobie kurwa. Ej, ty o mnie mówisz? W każdym razie, multi. Przestań. Poprosiła mnie też, żebym wrócił na afterparty, żebym wyszedł w ogóle jeszcze do fanów, żebym z nimi porozmawiał. I kurwa, tam była taka najebana typiara, nie? Która mnie próbowała przelizać normalnie, nie? I kurwa, teraz mnie to bawi. I ja powiedziałem wtedy o tym Zuzie, nie? Mówię, kurwa, będzie dym, nie? Będzie dym. A jak wyglądała ta sytuacja, że na przykład ona tak z twarzą do niego, on ją tak odpychał, że tu jest jej twarz, i ją tak odejdź ode mnie, wypieprzaj, coś takiego? Próbuję sobie to wyobrazić, żeby lepiej jakby zwizualizować sobie tą sytuację, ok? No była najebana w trzy dupy, kurwa. No generalnie było tak, że podpisywałem się i ona najebana zaczęła mnie przyciągać. A, okej. Okay. To dobrze mówiłem. Żeby mnie pocałowała, nie? Najebana w trzy dupy. W każdym razie, powiedziałem wtedy to się, a ona powiedziała tak. XD. Stanęła, nie? Bo ona tam była, w tym miejscu tak. A, jebać ją, poszła dalej, kurwa, se drina pić, nie? Mówię tak, no dobra, Sigma mindset, okej. Okay. I powtarzam jeszcze raz, kurwa. W sumie co miała zrobić? Żebyście wiedzieli, na czym stoimy, kurwa, i jaka jest też moja relacja, oprócz oczywiście relacji. Dzięki, Polsawa się odwitam. 12. I romantycznej, to odkąd jestem też z Zuzą, bardzo dużo rzeczy ciekawych zrobiłem na streamach. Wiele z nich były pomysłami też z Zuzy, na przykład IRL z BDS-em był częściej jej pomysłem. Game showy na przykład, ustawiała pytania, jakby bardzo zapierdala generalnie przy tych... On dalej o oponach mówi, nie. Streamach. Oprócz tego zajmuje się też... O swoim związku. Zajmuje się też właśnie koncertami i bookingiem. Dodatkowo dzięki temu... Nie skradam się, siedzę na cały czas wyprostowany. To się multi garbić się pomyliło ze mną. Ja cały czas siedzę wyprostowany. Mogę na przykład, odczuwam taki, wiecie, spokój finansowy przez to, że ona jakby jest pośrednikiem pomiędzy agencjami reklamowymi i jakby walczy o to, żeby te firmy i agencje mnie nie wykorzystywały i nie jebały mnie na pieniądze. Więc ona generalnie się kłóci za mnie. Ja nie muszę nic zrobić, tylko ona po prostu tam wrzeszczy na nich, kurwa, i mówi, nie, to jest za mało, kurwa. I tak dalej, ona się bije jakby o każdy grosz. Nawet jak ja już mówię, dobra, weźmiemy tego deala. Nie, kurwa, mamy stawkę i mnie to chuj obchodzi. Mają wszyscy płacić tyle samo. Mówię, no dobra, okej, okay, nie? No i git. Spoko, luz, nie? Dobra. I ostatecznie jest zajebiście, nie? I życzę wszystkim, żebyście znaleźli też... Zrobiłem pompki dzisiaj. Mógłbyś mnie nie pytać o to, czy robiłem pompki, byłem na siłowni, dymałem świn... Kurde, likad. Taką miłość, która będzie podzielać wasze hobby i też będzie zależeć jej na to, żebyście osiągali sukcesy, kurwa. Wiecie, ja gdzieś tam przed streamem mam spokój, każdy realizuje siebie. I spotykamy się gdzieś po środku. Są na przykład takie dni, bo my, słuchajcie, my nie mieszkamy razem. Są na przykład takie dni, często, że nawet nie zamienimy zdania i jedyny kontakt z nią, jaki mam, to jest, że ona pisze na czacie, nie? Bo kurwa rano, nie wiem, wstanę późno, muszę opierdalać coś, kurwa, odpalam streama i mnie nie ma, stary, na 6 godzin, nie? Więc nie mieszkam. Ona specjalnie, dziewczyna multiego, go nie zagaduje,
bo ona jest jego dziewczyną, ale bardziej jest jego fanką, czyli specjalnie go nie zagaduje, żeby szybciej streama odpalił. Fivehead? Bo czeka na niego. Nie mieszkamy razem. Ale i dlatego też właśnie przyspieszyliśmy ten temat przeprowadzki. No i powiem jeszcze raz, jak coś spierdolę, nie, to ja powinienem ponosić konsekwencje, a nie osoby mi bliskie, bo to No jest. właśnie, to jest chyba jedyna rzecz sensowna, którą trzeba zaznaczyć w tej gównodramie, że ta Shinji miała problem do Multiego, ale zamiast jego zaatakować, jeżeli ma z nim problem, to atakuje osoby mu bliskie tylko po to, żeby jego to dotknęło. To jest gigatoksyczne gówno. Czegoś takiego nie powinno być w ogóle. Mam nadzieję, że ludzie to zobaczą, no bo to jest popieprzone. Nie powinno czegoś takiego być. Frajerskie. I każdy, kto bez potwierdzenia nakręcał to gówno, no to kurwa chuj mu w dupę. I każdy normalny człowiek powinien tak myśleć. Troll trollem, ja rozumiem. Jakby, ja nie mówię teraz o temacie Marka. Marek Kiedy to jest zupełnie franczyza inna sprawa, mojego kurwa. kebaba? Jakby no rozjebał mnie ratio, kurwa, i na tym się to powinno skończyć. Śmieszne meme, Ratio. no rozjebali Multiego, kurwa, wiesz o co chodzi. No jakiś chłop przyszedł, kurwa, romper extreme, o właśnie, napije się. Główkę twoje. Czemu Multi pije rompera na live'ie? To jest zdrówko, Marku. Romper Extreme Co też się w pije. Za twój dupę sukces. dzieje? Ja myślałem, że to Kola tu stoi. Jakby no kurwa, no. Rozpierdolił, tak? No rozjebał mnie. No i spoko. No i kurwa, na tym to się powinno skończyć. Ale czemu ktoś kurwa wpierdala kogoś, kto nic nie zrobił? Wiesz co? To jest po prostu nie fair, jest chujowe. Po prostu. Jest chujowe. Jeby mi osoby, które na to zasługują i faktycznie coś zrobiły, kurwa. Memy mi cieszy, Ratio że jestem piszą. kurwą, że tam kopuję opium, kurwa, że coś tam, rozumiesz? Ja będę za to odpowiadał własnym, kurwa, imidżem i własną, kurwa, klatką, rozumiesz? Własną piersią, kurwa. Jak coś odpierdolę, to się, kurwa, przyznam. Ja nie mam takiego problemu, kurwa, mnie to nie boli, rozumiesz? Romper drink Meneli? Tego To wieczoru multi po jest prostu byłem żulem? wkurwiony, Coś bo się mamy wspólnego. cieszyłem się na teledysk, napisałem, kurwa. I chuj, i tyle. No i właśnie jeszcze jedna rzecz, żeby też już kurwa zamknąć ten temat. W ogóle ja powiedziałem Zuzi, że ona że zbudowała sobie na tyle już spore i fajne community na tym Twitterze, że moim zdaniem powinna sobie to konto dać na prywatne, sobie pisać rzeczy, które mają trafiać do jej kurwa targetu. Ja nie wiem, Że widzowie, bo nigdy nie używałem Twittera, to ja nawet nie wiem, o co tu chodzi. Kumasz? się zjeby, nie będą kurwa zlatywać, a jak ktoś będzie chciał ją obserwować, to niech sobie kurwa ją obserwują i tyle. Moim zdaniem tak Poza tym, powinno co być. na live'ie widziałem na Twitterze, że ludzie tam zawsze srają w komentarzach, ale to tyle. Czy to zrobi? Nie wiem. Ja jej poleciłem to, żeby sobie dała konto na prywatne i sobie dalej pisała swoje rzeczy i mieć wyjebane kurwa tak szczerze. No! No i co kurwa? I tyle! i git. Tyle! Wydaje mi się, że wyczerpałem ten temat kurwa w 100%, jakby i wyjaśniłem temat Marka. I wyjaśniłem temat zakompleksionej streamerki. I wyjaśniłem kurwa temat tego, że Murukaszu, co ja możliwe. napisałem. I naprawdę dziękuję wam, że sądzicie, że ja bym nigdy coś takiego nie napisał. Ale no widzicie, no każdy potrafi sobie zapierdolić kurwa tekścik. Więc luz. Więc luzik. Bracie, dobrze ugotowałeś. Więc no tyle ode mnie tak naprawdę. No co, drama o nic. Ale już chyba wystarczająco dużo było pieprzenia podczas oglądania. W skrócie, to mam jedno pytanie tylko co do tej dramy. Czemu ludzie piszą nazwę Shinji, a obok tą dziwną emotkę zwierzęcia? Odpowiesz? Tylko to mnie nurtuje. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki! Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki! Słyszę skrzeki z rzeki! Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki! Słyszę